Jaki styl masz? Akurat myślę, że mam różny, ale trochę tak, no, przez te też kapelusze. Natomiast, no dobra, okej, okay, dużo też tych moich zainteresowań pochodzi z Ameryki, no, ale myślę, że jest to wszystko pewnym wynikiem dorastania tych pierwszych lat w komunizmie, więc jednak ta Ameryka była pewnym wyznacznikiem. A wiesz co, a ja właśnie chciałem się coś takiego zapytać. No. Jak to było w tamtych czasach interesować się motoryzacją? Bo motoryzacja to był taki techniczny, właściwie do dzisiaj jest w dużej mierze taki jakby techniczny top, a z drugiej strony dostęp w czasach komunizmu do wszelkich technicznych rzeczy był po prostu potworny. Co, ja ci powiem, piękną miałem historię. Robiłem, że ten program Automoto Fan Club w telewizji w dwójce i któregoś dnia szef mnie wzywał i słuchaj, to przyjadą towarzysze, powiedział, z Moskwy i oni chcieliby zobaczyć, jak wy ten program robicie. No i przy okazji nazwą wam tutaj Vogue, żebyście zrobili test Vogue. No i słuchaj, to robiliśmy ten test Vogue i tamto, nie? I w końcu ja go pytam, wie pan co, ale jak pan porównuje Vogue do Mercedesa teraz, a on mówi tak, Prawana, Vogue to maszyna, a wszystkie inne to tylko maszynki. No i to jest właśnie ich takie było spojrzenie, oni chyba naprawdę w to głęboko wierzyli, że to jest taka technologia, która ich ciągle, że trochę konserwatyzmu, trochę nowego i tak dalej, ale wiesz, od dawniej motoryzacja była tym nośnikiem na pewno jakiejś kultury zachodniej i jednym z elementów tej kultury, która wchodziła. Była wokół komunistów potwornie. No ale przecież samochody, takie chociażby jak Warszawa na przykład, Polska, przecież to była to była inspiracja absolutnie amerykańskimi autami, jeśli chodzi o styl. Tak, właśnie to chciałem powiedzieć. To jest, nie pamiętam, który to był model Amerykana, ale wtedy słynne takie, lata 30, takie obłe, dokładnie oni się nie przyjmowali, kopie zrobili i u siebie. I takich zresztą samochodów było mnóstwo. No, takie miałem pojęcie, więc jakby oczywiście w ramach propagandy, no można wszystko mówić, no dzisiaj o ci, którzy napadli, mówią, że są napadnięci, ale jakby no dalej to jest propaganda, ale jest ciekawostką faktycznie, czy była część ludzi, którzy potrafili tak samych siebie oszukać, że w to uwierzyli, czy jednak to było na potrzeby... To smutne, ale bardzo wielu ludzi w to uwierzyło. Weź wielkich poetów na przykład, chociażby nawet takiego, Broniecki to wiadomo, że był komunistą, ale Brzechwa, wielu wielkich poetów polskich ówczesnych miało zaczadzenie komunizmem i wierzyli, że to jest fantastyczne. Moja ciotka, która umarła, o widzisz, to jest ten przód? To jest nowy Bentley. Bentley, kurczę, przez sekundę mówię tak. Rolls-Royce, Jaguar, nie. Podobnie, BMW też jest teraz takim przodem, jak ten samochód, co był. Ale słuchaj, wracaj. Moja ciotka, jak umarł Stalin, to wiesz co, że miała żałobę? Ona chodziła na czarno. Że jak można było... Inteligentna kobieta, intelektualistka. Więc to był... naprawdę zaczazały umysły te wszystkie idee, ale w motoryzacji było to śmieszne. Ja ci powiem taką ciekawą historię. Robiłem ten program Automoto Fan Club w telewizji państwowej, oczywiście, bo wtedy nie było, i któregoś dnia kupiłem sobie Amerykę. Miałem Fiata 126P. Pojechaliśmy z moim synem na giełdę i taki facet podchodził do mnie tak, ej, wie pan co, zamieniłby się pan ze mną. Ja mówię, na co? Ja mam takiego Amerykana, kurde. A jakiego? No Ford Custom taki osobowy, duży. No i wyobraźcie sobie, żeśmy się zamienili. Ja dałem mu Fiata 126P, 3-latka, on mi dał tego już chyba 10-latka. Jaki to był rok albo rok mniej więcej? Rok, już się odpowiadam, dokładnie 1984-5 gdzieś tam. Okej. Okay. Nie, dalej 5-6 gdzieś. No ale faktem jest, że zacząłem przyjeżdżać na Woronicza tym samochodem. No i stawiałem go normalnie na parkingu w redakcji i któregoś dnia dowodzą do mnie z Komitetu Zakładowego Partii i mówią do mnie tak, to już Żyziętarski, wiecie, bo wy tak przyjeżdżacie tym samochodem ciągle, mamy zielone, wiecie co, powiecie dlaczego wy to robicie, ja mówię, no bo kurczę, blade, kocham amerykańskie samochody, no bo to jest taka technika i tak dalej, a no ja wiem, to
To jest prowokacja polityczna. Wam to możemy darować, bo wy jesteście od motoryzacji. To jest, ale jakby tu gdzieś inny towarzysz przyjeżdżał, to byłoby ciężko. No. Takie to były czasy, proszę. No wiem, no. W mojej opinii bardzo niefajne. Jestem, niektórzy mi mówią, że dużo ich nie przeżyłem, bo 15 lat, a właściwie 14 można powiedzieć, ale no ja pamiętam je bardzo mocno. I a propos tej techniki, to ja mam takie historie, no moi słuchacze wiele razy ją słyszeli, ale będziecie musieli ją usłyszeć znowu, no o rowerze, że jeszcze za czasów komunizmu, już gdzieś tak u schyłku, przyjechał jakiś znajomy do moich rodziców, którym pracował w Berlinie i przyjechał na rowerze takim górskim i dał mi się przejechać na tym rowerze. I ja po prostu na tym rowerze podjechałem pod górkę i zjechałem, go postawiłem i on mówi jak, a mówię no co jak, no niesamowite jest po prostu. I ja tak sobie usiadłem i mówię tak, cholera jasna, ten samochód to jest pod każdym względem lepszy, nie samochód tylko rower, jest pod każdym względem lepszy niż samochód moich rodziców. Oni mieli Skody, więc i tak na te, w tamte czasy to były, miały jedną rzecz dobrą, Skody nie psuły się tak często. Ale mówię, przerzutki się zmieniają. To było w ogóle nie do pomyślenia. Ja no o tak, jeden przerzucam tak, przerzutkę, a ona się tak zmienia. A nie, że ja palcem tam w ciskam i ja mówię, to tak chodzi, że to głowa boli i ja mówię, oni są 130 km od nas, to teoretycznie wojnę przegrali i cholera jasna. Ale słuchaj, ja pamiętam tak, taki dowcip, mogę go położyć, ale może syn zostanie. Spotyka się Rosjanin, Amerykanin i Niemiec i rozmawiała mi, czym jeździsz. Mówi, no jeden mówi, ja to jeżdżę do przyjaciół jakichś. No mówi, a to jeżdżę, mówi, Cadillaki, mówi, Amerykanik, no to wiesz, to tak wygodne, to dalek, duże odległości. Nie jest, no ja to oczywiście jeżdżę Mercedesem, no bo żeby przyjechać, muszę się pokazać przyjaciołom. A pyta się, no tego Rosjanina, a ty czym jeździsz, mówi, do przyjaciół? A ja to do przyjaciół jeżdżę czołgiem. I teraz się to po prostu potwierdziło. No tak. W sumie żart bardzo ale na aktualny czasie. No teraz dlatego. No tak. No właśnie, a jak jesteśmy przy tej, przy amerykańskiej motoryzacji, bo ja miałem taką współpracę, pożyczali mi różne samochody, taka firma z Warszawy, Cylindersi, mogę powiedzieć, no, Cylindersi.pl i jeździłem Mustangiem na przykład, a nie jeździłem wcześniej takimi autami, no i miałem takie odczucie, że tak, ten samochód bardzo mi się podoba z zewnątrz, potwornie, jego wygląd, wszystko jest taki agresywny, bezczelny, w środku podoba mi się, ale te plastiki, to wszystko jest takie niedorobione. No i jednak te jego wchodzenie w zakręty i tak dalej, no ta sterowność, no to nie było coś wymarzonego. I jak ty się zapatrujesz, do czego w ogóle ta amerykańska motoryzacja służy i czy Europejczycy albo reszta świata finalnie wyprzedzili ich? To są totalnie dwa różne światy. Mamy wspólnych przyjaciół, jak się okazało, w Szczecinie. Tak. I jeden z kolegów, już nazwiska nie będę wymieniał, kupił sobie właśnie Mustanga. Zapomniał o jednej drobnej rzeczy. Jak jechał na autostradzie, tam te 130 na godzinę, jakiś tam łuk był, dodał gazu i zapomniał, że duża moc i mała przyczepność tyłu, że nie ma żadnych urządzeń antypoślizgowych. No i go owinęło, walnął w barierki. Bo to jest tak, że ciebie. Oni są troszkę podobni do Rosjan, ale w minimalnym stopniu. Mianowicie zostawiają całą masę tradycji. Z tym, że Rosjanie zostawiają wyłącznie, bo to w samochodach tradycji nic nowego. Natomiast Amerykanie do tego dodają coś nowego i zawsze coś takiego tradycyjnego zostanie. Zobacz, jak odejdzie ta motoryzacja amerykańska, powoli odchodzi ten jej styl, to czegoś będzie brak nam. No, tych pięknych, wielkich, ogromnych limuzyn, które są bez sensu, ale mają swój styl. Wielki, ciężki zderzaku, które mają swój styl. I teraz to wszystko się miesza znowu z tymi technologiami. I to jest cudowne. Dlatego ja dzisiaj w ogóle jestem zdania, że trzeba jak najbardziej wspierać amerykańską motoryzację, bo to, co odchodzi. No tak, Japończycy wiadomo, to mają technologie najbardziej wyśrubowane.
tak na przykład jak hybryda, skąd się wzięła hybryda? Od Japończyków, od Toyota. Amerykanie z kolei wnoszą trwałość tych samochodów. Słuchaj, powiedz mi, czy jesteś człowiekiem wrażliwym, czy jest coś piękniejszego na świecie niż dźwięk ośmiocylindrowego, pięciolitrowego silnika na postoju, jak to bulgocze, bom, bom. Słuchaj, tutaj troszeczkę cię może zdegustuję, dawaj. Bo ja ci powiem tak, że ja podchodzę do aut, no powiem na dwa sposoby. Już jeden się bardzo boję, praktyczny. Już się boję, ja rozumiem. Traktujesz to jako artykuł gospodarstwa domowego. Nie, lodówka, kolonizor. Nie, nieprawda. Ja bardzo lubię, dla mnie auto jest bardzo ważne z tego tytułu, że ja w nim spędzam potwornie tak dużo jest. Czasu. I to jest właściwie, stało się wręcz moim biurem. Tak. Ja na przykład jadąc do Warszawy, ostatnio ktoś się pyta, ile ja jadę do Warszawy. Kiedyś miałem jakieś tam swoje śmieszne rekordy, ale teraz w ogóle mi to nie imponuje. Natomiast ja teraz mówię tak. Od 5 do 15 rozmów. Tyle jadę do Warszawy. Bo jaki jesteś rozmawiać z tego? No nie, ja po prostu jestem w pracy. Jadę, mam dzień i cały czas pracuję, rozmawiam. Moja praca polega na rozmawianiu, więc załatwiam różne moje sprawunki i sobie po prostu rozmawiam. Ja myślę, natomiast że teraz ze mną jedziesz towarzysko, że jedziemy się przejechać, ładno jesienną pogody, a ty mnie zawodowo. No to dawaj, bo ale jak ja jadę do Warszawy, to już w ogóle wtedy ja, to nie są rozmowy, które ja nagrywam, tylko są rozmowy, które z powodu różnych działalności, które prowadzę, sobie prowadzę. Natomiast wracając do tego dźwięku... A propos, jadłem, słuchaj, twój ten papryka szczeciński. Okej. Okay. Rewelacja. Tak? Słuchaj, poczęstowałem parę osób, no byli zachwyceni, wiesz? No to super, dziękuję bardzo. Rewelacyjny, także dziękuję za miłą kolację, co miałem w domu. A chlebek był dobry do tego? Tak, był taki ciemny, taki... No właśnie taki powinien być. Idealnie było. Ja polecam w Szczecinie, jak będziesz, ja pójdę sam kupię, bo jest taka piekarnia na Rajskiego ulicy od Andrzeja. Bardzo lubię i jakby właściciele tej piekarni, ale przede wszystkim jego wyroby. I ta piekarnia w ogóle de facto istnieje, ona ze 100 lat albo dłużej, z tego względu, że Polacy jak się wprowadzili do Szczecina, to po prostu wzięli piekarnię, która już była, i tam są niemieckie piece jeszcze przedwojenne. I oni robią taki chleb, no po prostu super, taki prawdziwy, jak powinien być. On nawet jest lepszy dzień później niż świeży. Jak jest taki właśnie żytni na przykład na zakwasie, to ja lubię, oni czasami mają w ogóle kosz, gdzie mają jednodniowe chleby. Ja biorę te jednodniowe, a nie te świeże, bo one mają już taki kwasek. Ale wiesz, to zupełnie inaczej niż współczesne chleby, takie normalne robione. Te nasze się psują po pierwszym drugim dniu. No tak. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo ty wsiadłeś ten paprykarz taki, już, który robisz, ale zobacz, paprykarz szczeciński to jest nazwa, to jest symbol Szczecina. Jest. Kulinarny, nie? Jest. No i to jest, wiesz, jakieś pamiętam, myśmy rozmawiali ze słuchaczami w radiu, w antyradiu, i oni właśnie powiedzieli, że to paprykarz szczeciński to pomnik. Ty, podobno pomnik stoi paprykarza. Stoi, ale ten pomnik jest moim zdaniem taki sobie, natomiast, znaczy jest okej, ale są, jest jeden mural i jedno graffiti, przynajmniej które ja znam, a pewnie jest więcej, i jak będziesz w Szczecinie, będziesz miał czas, to z przyjemnością cię oprowadzę i ci pokażę. I są świetne murale poświęcone paprykarzowi. Natomiast z paprykarzem też jest taka ciekawostka, że w latach 90. on w ogóle był taki moment, w którym on się jakby stał przaśny, niechciany, tak, i ja taki pamiętam. Lekko pogardliwy. Ostatnio zrobił się bardzo znany i na pewno pozytywnie. Tak, no. I jest wiele restauracji w Szczecinie, w których w dobrym tonie na przystawkę, nawet nie zapowiadaną, tylko taki aperatyw, dają paprykarz. Jak patrzę tak na ciebie, ty jesteś bardzo wyrazisty mężczyzną. Nie obraź się na mnie, ale ty byłbyś idealnym symbolem paprykarza. Bo ty jesteś tak, dobrze zbudowany facet, bardzo ładnie mówiący, przystojny, słuchaj, i do tego jeszcze produkuje paprykarz, to jest w ogóle jajo, no. No słuchaj, dlatego to się nazywa Winiego Paprykarz, czyli czyli no, od mojej nazwy. No dziękuję ci bardzo za ten zestaw miłych słów. Natomiast
myślę, że jest wiele miejsc w Szczecinie, restauracji, osób, które mogłyby ten paprykarz reprezentować i w żaden sposób na pewno nie uzurpuje sobie do tego prawa, ale uzurpuje sobie do tego, żeby być jedną z nich. Natomiast ja nie wiem, czy ty znasz w ogóle, skąd się wziął paprykarz. Nie wiem, w ogóle nie wiem. No bo Szczecin... Wiem, że zostały stare jakieś takie maszyny poniemieckie. Nie. On się wziął nie od Niemców, wziął się od Afrykanów. Tak, bo w Polsce jest, w Szczecinie jest żegluga i ta żegluga, jak jeździła do Afryki, to okazało się, że marynarze odkryli, że Afrykańczycy mają jakiś taki swój rodzaj właśnie takiej pasty, która jest z ryb, z papryką i z czymś tam. I przywieziono tą pastę do Szczecina i zaczęto pracować nad tym, żeby zrobić coś podobnego, ale nie idealnie takiego samego. Jest ileś osób w ogóle, które się uważa, że są twórcą paprykarza. No już ten człowiek, który to de facto wymyślił, nie żyje. I też były z tym różne takie ciekawostki, że tej nazwy nie zastrzeżono. Właśnie nie wiem, jak jest do końca teraz, bo jest coś takiego jak paprykarz szczeciński. Możliwe, że ta nazwa jest zastrzeżona, natomiast sam paprykarz jest po prostu paprykarzem i robi je go wiele osób. Będzie wini paprykarz i to już jest coś innego. Nie? No, mój paprykarz, ja nie będę ukrywał, on jest klasycznym szczecińskim paprykarzem, tym takim z klasycznych najlepszym i po prostu przeze mnie podpisanym. Natomiast tych paprykarzy robią też, są małe firmy, które go robią, robią go gdzieś pod Szczecinem. No, różni ludzie robią ten paprykarz i on jest teraz modny i fajny. I artykuł bodajże był w Gazecie Wyborczej, chyba lokalnej naszej, na ten temat, więc wiem, bo rozmawiałem z dziennikarzem, który to przygotowywał i mi parę takich ciekawostek opowiadał. No dobrze, a myśmy byli jeszcze przy tych amerykańskich samochodach. Jeśli chodzi o ten ryk, to dla mnie akurat samochód, ja lubię, dla mnie może być w ogóle cichy. Mi się nawet podobają samochody, mi się nawet podobają auta elektryczne, z tym, że za krótko jeżdżą i to mi się nie podoba. One trochę jeżdżą jak tramwaj. Są takie niektóre modele, które jak ruszają, to jakby tramwaj ruszał. I tego się jeszcze nie pozbyto, bo jeszcze trzeba nad tym silnikiem trochę popracować elektrycznym, bo one są zazwyczaj, ale często były adaptowane od czegoś tam innego. Pamiętasz, że syrenka, to mówiło, że to jest silnik z pompy strażackiej. Dwa cylinderki, kurczę blade, pompa strażacka. Natomiast tutaj to się musi uzbroić, ale ja ci powiem, ja uważam, że hybryda jest samochodem, który, dla człowieka, który kocha wolność. Nie musi jechać tylko tyle, ile ma auto pozwoli, tylko ma zasięg dowolny. Natomiast elektryk to jest, kurczę, tu cię trzyma za gardło. Jak pojedziesz, kurczę, blade, zagapisz się, no to lawetę musisz ściągać, bo już nie masz jak naładować tego. A stacje benzynowe ciągle jeszcze, dzięki Panu Bogu, są. No tak, no chyba, że w Skandynawii byśmy mieszkali, tam akurat tych miejsc do ładowania jest podobno cała masa, ale tutaj nie ma tej infrastruktury. No właśnie, jak zwykle, pamiętasz, premier powiedział, 1 000 000 samochodów zrobi. No niech by zrobił, no ale coś trzeba było jeszcze zrobić, te punkty ładowania. No. A uważasz, gdybyś na przykład ty mógł brać udział w procesie decyzyjnym a propos rodzaju napędu w autach, to na co byś postawił, gdybyś na przykład miał, powiedzmy, bardzo duży budżet na to, żeby postawić nawet na prace naukowe, wynająć naukowców i teraz stajesz przed tym, jest, dobra, nie wiem, dalej rozwój jakichś starych technologii, o wodorze się mówi, jeszcze właśnie elektryczne, to w co ty byś zainwestować? Co się stało z Elonem Muskiem, pytasz? A to jest facet, który ma ogromne pieniądze, jest chyba w tej chwili najbogatszym człowiekiem na świecie, postawił na elektrykę. Tak. Zrobił samochód, które nazywają się Tesla i zrobił karierę finansową, ponieważ na tym zarabia. Mhm. Jemu się to udało. Natomiast dzisiaj to jest problem polityczny, geopolityczny i trochę technologiczny. Bo dzisiaj, gdyby chcieć coś zrobić, to trzeba by było umówić się tak, chociażby pół świata inwestuje w jakąś technologię.
Bo jeżeli nie, no to co z tego, że zrobisz sobie, kurczę, tak jak teraz jest, zobacz, z wtyczkami do ładowania telefonu. Tak. Słuchaj, mają być wreszcie ujednolicone. Byłoby nie to, że, super. Kurczę, no, a to samo masz tu. Nagle jedni zrobią elektryczne samochody, inni zrobią wodorowe samochody. I to się wszystko razem nie będzie się spalało ze sobą. To nie jest proces na zasadzie prostej inwestycji ten, tylko jednak makroekonomiczny, że kilka części świata dogada, że tak robimy. Ale wiesz co, ale prawda jest jeszcze inna. Mianowicie jesteśmy o krok już od znalezienia totalnie innego źródła energii, który będzie jakiegoś pierwiastka, bo to już podobno jest, że wystarczy to do napędzania w ogóle wielkich elektrowni nawet. To jest tylko sprawa wynalazku, który ja twierdzę, że już jest wynaleziony, tylko jest blokowany przez wielkie koncerny światowe, bo teraz sobie wyobraź, taka Rosja, Arabia Saudyjska, tacy inni i tak dalej, nagle odcinasz ich od ropy, bo jest niepotrzebna i to się kończy świat dla nich, no. Więc myślę sobie, to na razie trzeba żyć okresem przejściowym. To znaczy, ja stawiam na hybrydę, to jest typowo przejściowa zabawa, a potem wybieramy albo nowa technologia całkowicie, albo wodór. Tercium, dator, jak powiedzieli starożytni. No dobrze, a ty reprezentujesz Toyoty i hybrydy. Toyota jest znana w ogóle z hybryd. To ile... jakie modele Toyoty przejadą na... bo przy tej hybrydzie jest moment, rozumiem, w którym on jedzie tylko na silniku elektrycznym. To ile da się przejechać na... Jeszcze możesz zrobić plug-ina, wiesz? Aha. Czyli możesz sobie doładowywać elektrycznie w domu. One mają powiększone baterie. W związku z tym możesz przejechać około 100 km nawet na tych bateriach. 100 parę nawet, wiesz? No plus 600-700, no około 1000. Ja ci powiem, na około 1000 kilometrów na jedno z drugim, czyli ładowanie z gniazdka, czyli do plug-ina plus paliwo. Okej, rozumiem. A teraz tak, ja jeżdżę Corollą 2 lata już, mam średnie spalanie 4,8. No to zaraz sobie zobacz, no 4,8 to ja średnio mam 700 km na baku. No. Ale tylko i wyłącznie normalna, tradycyjna hybryda, która przejeżdża tam niewiele kilometrów na prądzie, ale jest, jak przejeżdża, wiesz co jest najfajniejszego? Słuchaj, tu jedziemy z wielką BMW, ogromną, z dieslem, ona jest bardzo fajna, cicha. Wiesz, kiedy samochód najwięcej pali? Jak rusza. No, tak, no bo wtedy trzeba duże siły, to jest ciężki samochód. I teraz jak masz elektryczny samochód, czy samochód hybrydowy, to cała ta najcięższa robota w hybrydzie wykonana jest przez silnik elektryczny. I dlatego jak ruszasz tam, jest po prostu cisza. Coś, co kochasz. Ja no, to lubię, szczególnie dlatego, że ja też nagrywam w samochodzie i w ogóle rodzaj nagrywania, że ten samochód to ja wybrałem dlatego, że nagrywałem od początku telefonem, a nie całą masą sprzętu, więc samochód był na tyle dla mnie mimo wszystko cichym pomieszczeniem, że dobrze mi się to nagrywało i stąd w ogóle jakby idea taka poszła. A słuchaj, a co jest, bo... mam taką jedną zarzut do na przykład Lexusów, które są jakby nie było marką pochodzącą od Toyoty. Zawsze Japonia mi się kojarzyła z taką nowoczesnością, ale jak byłem parę lat temu w Lexusie, no to jak zacząłem porównywać takie bajerki samochodowe, czyli nie samą tą kwintesencję, jak auto jeździ, ale na przykład ta autoparkowanie, czy różne takie rzeczy, to okazało się, że na przykład koncern Volkswagena, z którym Toyota tak chyba najmocniej konkuruje, wyprzedzał ich pod tym względem, że oni tych bajerków różnych mieli więcej. Tak się zastanawiałem, skąd to? Czemu tak jest? Mam na to jest? Bardzo prostą odpowiedź. Słuchaj, ja pamiętam, kiedy zaproszono mnie lat temu Jezus Maria 20 parę na premierę do Japonii samochodu. Mówi, o, mamy nowy typ samochodu, zapraszamy. Tam kilku nas pojechało z Polski pod górą Fuji. I nagle pokazali nam Priusa, wiesz? I ja się potem zastanawiałem, dlaczego. To był taki samochód, który już jeździł, wszystko było ok. Był hybrydą. I w związku z tym, ja tak rozmawiałem z nimi, mówię, słuchajcie, dlaczego wy to tak jakoś
po cichu, spokojnie, bo my chcemy wypuścić na rynek towar sprawdzony. To nie znaczy tak, jak teraz robi większość firm samochodowych. Bach, jest nowy wynalazek i zobaczymy, tak to Rosjanie mieli. Nie wiem, czy wiesz, że oni rozpoznawali fizylierzy w czasie II wojny światowej, poznawali przeciwnika walką, czyli to rozpoznanie walką. Wysyłali ludzi, jak zginęli, to znaczy, że nie można tam iść. I tak sobie robi wiele firm. Wypuszczają, aha, nie wychodzi, to będziemy poprawiali. Widzisz, Japończycy są inni, zupełnie mają inną mentalność. Oni są chorzy, jak coś spierniczy byłoby się. W związku z tym wolą to robić lata całe, a nie na zasadzie wypuszczam jakieś tam urządzonko, a jak nie wyjdzie, to poprawimy. Nie, bo to jest sprawa dobrego imienia. I to jest ta różnica. Możesz sadzić wszystko, a powiedz, ale jeżeli chcesz być dobry, to sprawdź sprawdzone. Żeby to było dokładnie sprawdzone. Tak samo tłumaczy Apple swoje to, że na przykład w niektórych telefonach konkurencji już są dane nowości, a oni ich nie mają i mówią to dokładnie tak samo. Chociaż ja tego tak w 100% nie kupuję. Może dlatego, że ja po prostu lubię te nowości. Słuchaj, ale ty lubisz nowości, ale z drugiej strony popatrz. Ja jestem związany z tym Apple od samego początku. Mój syn był w Stanach, przyjść pierwszy telefon Apple, wiesz, do Polski. Ojejku. Ja nie umiem się przestawić na inną technologię. Coś w tym takiego jest, że zostajesz w tamtej, bo mówisz, prostsza jest, a bardziej ją rozumiem, a bardziej związana z moim stylem bycia i tak dalej, no. To też jest sztuka zrobić coś takiego, do czego się ludzie przyzwyczajają i nie chcą widać. Zobacz, to ja to jak jest. Ja nie mówię to już reklamowo, ale... No dobrze, ja widzę, że jesteś jej zagorzałym reprezentantem, ale to bardzo dobrze, bo jeżeli coś się reklamuje, to powinno się to reklamować sercem, a nie... Ale to nie jest programem reklamowym, ja dlatego chcę to oddzielić od siebie, wiesz, bo ty jesteś programem, który mówi w ogóle o zjawiskach, o ludziach. Ja mówię ci tak, dlaczego ja jestem związany z Toyotą? Popatrz, ja odłożyłem wszystkie programy, które robiłem w telewizjach i w radiu, motoryzacyjne, bo nie mogę, będąc twarzą Toyoty, nie mogę krytykować innych, a mówię, że o, płacą mu za to, żeby krytykował. Nie, nie robię teraz programów motoryzacyjnych już, żeby było czysto, ale ja swoją twarz poświęciłem dobrej sprawie. Moim zadaniem było wypromować hybrydę. Okej. I udało się to, wiesz, i dalej to zobaczymy, co będzie. A czy ty, będąc we współpracy z marką Toyota, byłeś zaznajamiany z ich procesem produkcyjnym, ponieważ Toyota tak słynie w ogóle ze swojego procesu produkcyjnego, który w ogóle jest jakby wdrażany w całej masie różnych firm, i to nie tylko motoryzacyjnych, jest cały ten taki książka, manual book Toyoty, jak w ogóle powinno, filozofia w ogóle produkowania mocno zaawansowanych technologicznie rzeczy. Nie tylko w samochodowym przemyśle. Nie tylko, dlatego że zobacz, to temat na dłuższą opowieść, to jest sprawa związana z historią Japonii, w ogóle Azji także, słuchaj, i w stosunku do pracy. Ja pamiętam jakąś taką scenę, gdzie to było na Tajwanie chyba, byłem z kamerą i patrzę, święto było wtedy akurat narodowe i siedzi facet. Ja mówię, co pan taki smutny siedzi przed sklepem? A mówi, to jest mój sklep. Ja mówię, no to coś ma. Bo dzisiaj mamy urzędowy zakaz pracy i ja nie lubię. Dla mnie to jest dzień straszny, kiedy ja nie mogę pracować. Więc tam jest inne podejście do pracy, inne podejście na przykład do braku. Jeżeli ktoś zrobi jakieś braki, jakieś rzeczy, które się psują, to jest dla niego osobista ujma. U nas nie ma tego. W naszej kulturze całej, takiej śródziemnomorskiej, wszystko to się składa na to. Ja pamiętam, jak pojechałem do fabryki Toyoty w Japonii, jak patrzyłem, jak oni w białych kitlach, w rękawiczkach chodzą, każdą część dopasowują, co się ja pierdyka. To jest zupełnie inna rozmowa. A wiesz co, był taki film, ja go kiedyś natknąłem na niego w telewizji normalnie, ja nie pamiętam, czy to były lata, moim zdaniem 80, nie jeszcze 90, tylko raczej 80. To był amerykański w ogóle film, który dotyczył takiej sytuacji, że jest amerykańska fabryka samochodowa i ją przejmują Japończycy. Tam chyba nie było powiedziane, że Toyota, ale taki chyba było to w domyśle w ogóle. I jakby cały film dotyczył tego konfliktu, wdrażania nowego sposobu myślenia
i prowadzenia produkcji w tej fabryce, i gdzie na początku oczywiście ci pracownicy byli wściekli, bo pewne rzeczy, które oni uważali, że nie robią idealnie, to tam ci tłumaczyli, że to jest dalekie od ideału, a potem oczywiście się to kończyło takim pogodzeniem, że jednak przyszła jakaś nowa myśl i to, że ona nie jest z naszego kraju, to nie jest źle, no bo jesteśmy ludźmi i warto się uczyć od innych też. Zaczynałeś piękny temat. Piękny temat. Słuchaj, ja pamiętam, byłem w Tuscaloosie, w Stanach Zjednoczonych, w fabryce, gdzie robiono Mercedesa Emela. Słuchaj, ja po prostu, ponieważ zawsze jeździłem z kamerą, tam robiłem zdjęcia do telewizji, ja tak zaobserwowałem coś przedawnego. Cały proces produkcji przebiegał jakby w rytmie bluesa. To wszystko takie, wiesz, tu bierzesz, tu odkładasz część. Powolnymi ruchami przechodzisz gdzieś dalej. I słuchaj, i nagle zrobiłem tutaj, podłożyłem pod takiego amerykańskiego bluesa, się okazało, tak, oni tak pracują, tak jak śpiewają, wiesz. Ja teraz zobacz, jak wygląda muzyka japońska, jak wygląda literatura japońska, jak wygląda malarstwo japońskie i amerykańskie. To są totalnie dwa różne światy. Nie jest możliwe, żeby nie miały przeniesienia na produkcję także samochodu. Nie jest możliwe, ponieważ oni, ci, którzy to robią, są właśnie wychowani w takiej kulturze. Jest, no oni chyba mają potworną kulturę pracy połączoną ze swego rodzaju jakby takim mniejszym poczuciem indywidualnej niesamowitości, czyli z taką pokorą swego rodzaju. Ja oglądałem film o mistrzu sushi, który, to jest popularny bardzo film i cały film sprowadza się do tego, że czy mistrz sushi będzie mógł zostawić swój biznes swojemu synowi, który razem z nim robi te sushi już 30 lat, a mistrz je robi prawie tyle, co żyje od 8 roku życia. Zawracajmy powoli tą drogą, ponieważ ja do redakcji muszę lecieć na trzecią. Prawda? Dobra, okej. Okay. Zawracamy. No i właśnie cały jakby jest pokazany cały proces tego, że jego syn na przykład uczył się ryżu robić 10 lat, co jest nie do pojęcia, bo jest to w naszym pojęciu, tak mówiąc kolokwialnie, to jakiś głupi ryż, no nie? On dopiero po 10 latach został, pozwolono mu na przykład wybierać ryby na targu, a on 10 lat musiał się uczyć tego ryżu, no trochę wariactwo. No jak ci powiedziałem dzisiaj wcześniej, mamy wspólnych przyjaciół. Pamiętasz, byliśmy, się spotkaliśmy, ty się spóźniłeś wtedy trochę, bo wcześniej było zebranie walne stowarzyszenia naszego i potem Rafał, który jest miłośnikiem sushi, mówi, to teraz zapraszam was wszystkich na sushi. Nie wiedział jednego, że mój wnuk, z którym pojechałem, przez 10 lat był szefem kuchni, proszę ciebie, w sushi, w Polsce, nie tylko w Polsce. I słuchaj, i Rafał nie wiedział tego i nagle zaczyna coś robić, a on do niego zgodził, mówi, panie Rafale, a może by to... I tak, a może by to on Rafał, kto mnie będzie tam poprawiał. I co się okazuje, że on przechodząc te wszystkie szczeble podpisał zobowiązanie, że niektórych sztuk właśnie produkcji tego sushi nie będzie przekazywał innym. Czyli to jest jakaś tajemnica. Jedną z tajemnic jest cała filozofia japońska. I dlatego mi się wydaje, że te samochody będą inne. Niech się zapytał właśnie z Toyoty. Mówi, dlaczego ty lubisz samochody japońskie, te Toyotę i dlaczego lubisz samochody angielskie? Ja powiedziałem, tak, słuchaj, wiesz dlaczego? Dlatego, że tak, Anglia ma wspaniałą królową, która wtedy jeszcze żyła. Japończycy mają cesarza z ogromną tradycją. To są dwa ostatnie wielkie bastiony motoryzacji, które na czele których stoi taka głowa koronowana, królowa i cesarz. Coś w tym, kurczę, jednak jest tej historii, która przez wieki przechodzi na współczesność. Zobacz, jak wygląda rosyjski samochód dzisiaj. No, ale to Rosjanie to też mieli, no. Cara mieli, ale... Ale już nie, mają. No mają, Putin to cara. Nie, proszę bardzo. Inaczej się nazywa, ale funkcję moim zdaniem... Wszystkie najgorsze cechy przejął. Sprawuje ten. Tak. No ja akurat nie jestem fanem monarchii, ani angielskiej, ani żadnej. A ja nie, bo jednak dopatruję się, że no, były to rodziny, które jednak też bardzo dużo złego wprowadziły na świecie, od po prostu najazdu na inne kraje i potwornej grabieży. Ale zobacz, zachowały tradycję.
tradycje zostawiły kulturowe, które są potrzebne jako baza. Na niej musisz rozwijać nowoczesność, tak jak jest w Anglii, przez rząd i premiera. No tak, no. Tylko ja nie lubię tego, jak ludzie wiedzą, jakimi sztućcami jeść, a nie na końcu tego? Nie, a na końcu nie mają szacunku do drugiego człowieka. A często tak w takim systemie ma to miejsce, że ja mam oni potrafią. Umówmy się kiedyś. Na rozmowę na ten temat oddzielnie, bo my teraz możemy to pociągnąć, ale to będzie trwało długo, jako że ja uważam, że totalnie nie masz racji. Okej. Okay. No i to kiedyś... No to bardzo dobrze, to no. O tym porozmawiamy, dobra, to wiesz co, dobra. To ja mam jeszcze tak, słyszałeś jaki taki, chciałem powiedzieć, no, że słyszałeś, jak wytłumaczyli się Anglicy z tego, że sprzedali swoje wielkie marki, jakim jest Land Rover i Jaguar. Nie, argumentacji nie słyszałem, wiem, że sprzedali... Tak. Moim zdaniem była świetna. No. No bo oczywiście polityczna, bo jakby no, wiadomo, że tutaj na pewno gdzieś w mojej opinii gul musiał skoczyć, jednak jest to ich pewne dobre narodowe, a kupił ktoś z kraju wcześniej podbitego przez nich, czyli tata. Natomiast dyrektor czy jakiś szef w ogóle, który tym zarządzał, powiedział tak, oni ktoś, bo redaktor czy dziennikarz, co z nim rozmawiał, tak powiedział, ha, no i co? I się pozbyliście swoich supermarek. Jednak się nie udało do końca, on powiedział. Nieprawda, właśnie się niesamowicie udało. To Anglia stworzyła tak genialne marki, że ktoś inny z drugiego końca świata chciał je kupić, bo sam takich by nie stworzył. I tak. I to jest bardzo ciekawe tłumaczenie, tylko do połowy. Wiesz dlaczego? Bo popatrz, gdybyś tak się przepatrzył na to, jaka była historia Indii i Anglii, Wielkiej Brytanii całej. Popatrz, to była w zasadzie część Wielkiej Indii, był częścią Wielkiego Imperium Brytyjskiego. To się przez całe wieki przenikało jedno z drugim. To jest jedna sprawa, te kultury się wzajemnie uzupełniają. A po drugie, jest jeszcze jedna ciekawa historia, która tu ma ogromne znaczenie. Tej starej Anglii, która ma całą masę wad różnych, ja ci potem opowiem, jak to wyglądało, w pewnym momencie zabrakło pieniędzy. No, bo ona podlegała różnym zmianom związanym z Unią Europejską, cuda i tak dalej, i tak dalej. No i co zrobili? Nie sięgnęli do Chin na przykład po kasę i na wspólne działania biznesowe, tylko do kraju, który był z nimi zawsze blisko. Właśnie do Indii. I to jest ciągle bardzo podobna historia. Kulturowo jesteśmy cały czas w tym samym punkcie. Bardzo chytrze zrobione. To jest trochę, a jednak indyjsko. No, Indie pomogły wtedy, kiedy trzeba było finansowo pomóc, bo jest okej. A zobacz, a sami jak zrobili samochód, kurczę, rady nie dali rady. Technologii zabrakło, tatę na przykład. No tata jest samochodem. Tak, na potrzeby tego popularnego rynku hinduskiego jest okej, bo potrzeba tam takiego samochodu. Wiadomo, że Jaguary czy tam Range Rovery, który zresztą, jak wiem, też bardzo kochałeś Range Rovera. Bardzo lubiłem, miałem jeden samochód Range Rovera, ale miałem też zarzut do niego, że... Że się psuł. Tak. Mój się też psuł. No. Kurczę, bladę, musiałem go sprzedać właśnie. Już zostałem tylko i wyłącznie na cesarzu Japonii, bo już królową w tej sprawie odsunąłem. Jak się, proszę pana, zepsuł? Wie pan, co się okazało? Słuchaj, przyjechałem do warsztatu, mówię, oj, bije ciągnie. No i łódko, mówię, wie pan, co się stało? Turbinka poszła. Ja mówię, no to u mnie też. Też. Mówię do mnie tak, no to wymieńcie. A to nie takie proste, bo trzeba podnieść, proszę pana, całą karoserię do góry. Tak. Żeby, ile to kosztuje? 15 tysięcy. Weźcie, zabierzcie sobie w cholerę ten samochód. Bardzo duża kultura, ale wolę jeździć Japończykiem. No i całą masę rzeczy w Land Roverach, Range Roverach robi się zupełnie inaczej niż we wszystkich innych samochodach. Inaczej, tak. I jeżeli nie ma specjalisty, który na tych autach pracował ładnych parę lat, to nie można dać do ludzi, co robią BMW. Ty słuchaj, a wiesz co było to niesamowitego? Jak miałeś samochód angielski, ja parę dziesiąt lat temu jeszcze, ja już wtedy się tak za nimi oglądałem, Triumph Spitfire, takie historie, wyobraź sobie, śruby miały calowe wymiary, nie metryczne. W związku z tym, żeby śrubkę normalną, dobrą do samochodu musiałeś brać. No ale to się już wyrównało na szczęście. Teraz. No tak, a ja pamiętam, miałem na przykład kompresor.
w jakimś totalnie dziwnym miejscu i raz jak mi wymieniali opony i nie zajrzeli do opisu w książce do auta załączonej, to tylko sobie sami tak wrzucili, jak im się podobało, tym po prostu zgnietli kompresor, za który musieli potem płacić. Na szczęście byli ubezpieczeni, ale takie coś, no nie? Powiem ci piękną historię. Mój przyjaciel, który w tej chwili jest właścicielem dużej fabryki na Śląsku, na Małopolsce, wielkiej fabryki, był kiedyś ważnym dyrektorem w Delphi'u. Wiesz, słynny i wielki koncernie, który produkuje ciągle części zamienne na świecie, amerykański koncern. Mhm. I jego w pewnym momencie rzucili na taki odcinek, bo to bardzo dokładny facet, że jak jakaś fabryka Delphi'a w Europie miała jakieś problemy, wiesz, z produkcją, to on jechał tam i sprawdzał, dlaczego ten problem się dzieje. I kiedyś pojechał do Anglii na produkcję Opla bodajże, czyli tam się nazywa Vauxhall. I mówi tak, rzeczywiście, taśma idzie i nagle się okazuje, że tu jest przerwa, bo jakaś część nie dojeżdża, bo co. No i on ustalił, i panowie, gdyby trzeba było, to było dobrze, to przestawcie z tego na to, już będzie dobrze. No, ale po co, kiedy tradycyjnie zawsze tak było i było dobrze? Czyli tak, tradycja powoduje to, że oni uważają, że nowoczesność powinna się dostosować do nich. No i to nie jest moim zdaniem dobry tok myślenia. No bardzo zły. Właśnie, dużo wysiłku kosztowało, żeby zmusić ich do tego, żeby wprowadzać inne normy tam i inny w ogóle obiekt części produkcyjnych. No, no więc tak to w ogóle wygląda. No. Słuchaj, a ja chciałbym się zapytać tak, no bo to nie jest tajemnicą, to była głośna sprawa. Mieliście w swojej rodzinie wypadek twojego syna i ja gdzieś czytałem taką twoją wypowiedź, że również to doświadczenie samemu tobie dało do myślenia i że ograniczyłeś trochę prędkość i w ogóle sposób swój jazdy z tego tytułu. A co ty uważasz, że powinno się zmienić w polskim szkoleniu ludzi, jeśli chodzi o auta, o prawo jazdy, co można by było poprawić w tym, żeby, nie wiem, było mniej wypadków, żeby ta jazda była lepsza, niekoniecznie, może zawsze wolniejsza, ale lepsza. Słuchaj, wiesz co, już mam ładnych parę lat, całe moje życie związane było z bezpieczeństwem na drodze. Całe życie. Od początku robiłem programy z tym związane w telewizji i jeszcze pamiętam takie spotkanie, dla których będzie to szokiem, mianowicie spotkanie u premiera Jaroszewicza, kiedy zebrał i dziennikarzy motoryzacyjnych, i ludzi odpowiedzialnych za tworzenie przepisów i powiedział, od dzisiejszego dnia, proszę Państwa, kary takie, że w ogóle tragedia. Wprowadził te kary. Nie pomogło. I cały czas to prawodawstwo nasze i system wpływania na bezpieczeństwo się ma takie wahadło. Raz każemy, raz wychowujemy, raz każemy. I teraz ja ostatnio trochę się od tego odsunęłem, dlatego że uważam, że te wszystkie sprawy związane z tym karaniem kierowców teraz, drastycznym karaniem kierowców, nie prowadzą do dobrego. Zwróć uwagę na jeden fakt i chciałem to bardzo dobitnie powiedzieć. Dzisiaj jak jedziesz samochodem teraz, wielu ludzi ma tak, jedzie tu, jest 50, on pojedzie 50 nie dlatego, żeby komuś krzywdy nie zrobić. To nie siedzi w twojej argumentacji w głowie. Każdy pojedzie 50, bo tam stoi za rogiem może policjant i wali ci albo mandat, albo zabierze prawo jazdy. Zmieniliśmy w ogóle układ wartości. Ludzie nie jeżdżą dobrze dlatego, że nie chcą robić krzywdy, zabić kogoś, tylko że to sami dostają jakieś kary. Że no. I ja bym zmienił w ogóle cały układ. Wychowanie, wprowadzenie do rozmyślania na kursach również takiego, że pamiętaj, jedziesz rozpędzoną kurczę blade kulą armatnią i jeżeli jej nie opanujesz, to robisz straszne szkody. Odwrócić pojęcie. Nie, że sobie zrobię krzywdę, tylko zrobię komuś krzywdę, a sobie przy okazji. I tu bym na to położył największy nacisk. I tu trochę nie rozumiałem się z ministerstwem, chociaż bardzo cenię ministra Adamczyka, którym wiele razy współpracowałem, wiele lat współpracowałem, ale w tej sprawie nie popieram. Okej. Okay. A na przykład jakieś takie w ogóle, jeśli chodzi o
same zasady szkoleń. Czyli na przykład w amerykańskim filmie był jakiś taki serial Cudowne lata, który opowiadał o Ameryce lat 60., a bodajże myśmy go oglądali chyba w latach 80. czy pod koniec w Polsce. No ja wtedy byłem zszokowany jedną rzeczą, że ci ludzie w tej Ameryce w latach 60. mieli całą masę rzeczy lepiej niż my w 80. w Polsce. No tak. I jedną z takich rzeczy był taki odcinek, jak tam jakiś bohater zdawał na prawo jazdy i on na te prawo jazdy przyjechał samochodem rodziców, żeby zdawać w samochodzie rodziców prawo jazdy, które de facto ma to taki sens, no bo on pewnie będzie na początku jeździł tym samochodem i to będzie samochód, którym faktycznie będzie jeździł, a nie tym, który, a nie maluchem 126P. No i w Polsce to było nie do pomyślenia. To na przykład taka pierwsza rzecz. Teraz na przykład kursy też online wchodzą w trakcie tego, w trakcie COVID-u chyba to się zrobiło dosyć popularne. Co jeszcze można by było, nie wiem, zrobić, żeby jakaś, nie wiem, rewolucyjnie było? Słuchaj, nie, to rewolucja, może ja wiem, może i potrzebna jest rewolucja, chociaż zawsze byłem wrogiem rewolucji, bo więcej ludzi ginie w rewolucji niż w ewolucji, niż daje to pożytku. Ale posłuchaj, zobacz, mówiłeś o tym chłopaku, co przyjechał tym samochodem. Dzisiaj ludzie to w tych wszystkich online'owych siedzą i uczą się przepisów. Ile tu musi wynosić centymetrów od tego samochodu i tak dalej, i tak dalej. Jak to, promień skrętu, jaki ma być. I tych rzeczy, które potem się w ogóle nie przydają, nabijają ludziom w głowę. Teraz tak, ludzie kończą, zdają egzamin na prawo jazdy, siadają do samochodu i o 3/4 albo i więcej przepisów w ogóle nie pamiętają, bo one codziennie są nieużywane. W związku z tym ja uważam, trzeba bazę dać ludziom, taką, to jest podstawą poruszania się po mieście, a nie to na przykład, co tam potrzeba, jakieś wymiary samochodu, czy tak dalej, i tak dalej. Ale bo też te testy tego wymagają, no, więc no, tego ale, też uczą, bo żeby właśnie, test zdać. To jest niepotrzebne. Ludzie powinni nabyć tę wiedzę i jakoś ich z tego odpytać, ale to nie powinno być wymagające w 100% do otrzymania prawa jazdy. Główny nacisk, baza taka podstawowych przepisów i dalej umiejętność jeżdżenia i myślenia na drodze. Zobacz, w ogóle podstawowo to kierowca wprowadził teraz dopiero myślenie o zachowaniu się na drodze. Bo oni uczą przepisów. Jest znak, musisz zwolnić. Nie ma znaku, możesz jechać. Ale teraz, rozumiesz, uczyć powinniśmy i tak się uczy w kierowcy, że jedziesz, dobra, ale zobacz, co za tym znakiem. A zobacz, jak się zachowa ten człowiek. A zobacz, ten chyba cholera jest pijany, bo i tak dalej. I umieć patrzeć na ruch drogowy analitycznie. Tego dziś potrzeba, a nie pustych, zwykłych formułek. Zobacz, co się porobiło dzisiaj. Jakie wprowadzono przepisy związane z przechodzeniem przez jezdnię. Jakaś sugerowane przejście. Kurczę blady, ile ludzi zginie w Polsce, bo będzie zastanawiało się, czy to przejście jest sugerowane, czy ono jest normalne. Nie będzie wiedziało, kto ma pierwszeństwo. Po co uprościć to wszystko i wtedy będą mogli ludzie normalnie użytkować drogi. A jeśli chodzi na przykład o te, o minimalne prędkości, bo ja mam wrażenie, że w niektórych przypadkach one są jednak trochę przesadzone. No jest 3-pasmówka i trzeba jechać po niej na przykład 50-60 na godzinę, no nie wiem, ja mam poczucie, że można by było szybciej nie ujechać w mieście, że to jest jakoś tak wyznaczone chyba do, nie wiem, człowieka z jakimś najniższym poczuciem kontroli. Może się mówi, że tak jak najsłabsze ogniwo, tak jesteśmy silni, ale jednak no, czasami ja mam poczucie, że to jest przesada. Ja zawsze miałem takie same zdanie jak ty, ale w pewnym momencie ktoś mi kiedyś powiedział, dlaczego ty patrzysz na to z punktu widzenia wtedy jeszcze młodego kierowcy, o genialnym, wiesz, refleksie i tak dalej, trochę radującego sportowo, ale pomyśl sobie, ten znak drogowy, który stoi z 50, dotyczy ciebie i ciężarówki, którą prowadzi facet 70-letni. Ten znak musi obejmować spektrum jednak, nie tylko ciebie, bo ty jesteś dobrym kierowcą, nigdy nie miałeś wypadku, ale i różnych innych ludzi. Wiesz, co jest największym problemem? Brak ustawienia znaku w bezsensownym miejscu.
bo są takie miejsca. Jedziesz sobie i nagle masz 40 na godzinę. Jedziesz sobie poza miastem, jedziesz, kurwa, przepraszam za brzydkie słowo, bo tylko tak się to robi. Jedziesz, bo ktoś zapomniał ten znak zmienić. Albo masz tak, jedziesz sobie od 90, nagle jest znak 70, za chwilę jest 50, za chwilę znowu 70, czyli brak logiki w ustawianiu znaku. To jest dopiero moim zdaniem złe, bo nagle uczy człowieka lekceważenia. A co byś powiedział, gdyby było coś takiego, co dopiero teraz zaczyna być możliwe, bo to było niemożliwe wcześniej, ale teraz na przykład ja w tym aucie mam, dajmy na to, to napisane na tym, na wyświetlaczu, na szybie, widzę, jakie jest ograniczenie, widzę, że jest 50, tak. I to widzę na szybie. I teraz te nasze samochody, tak samo jak telefony, coraz bardziej się personalizują. I gdyby było coś takiego, że dajmy na to, od razu smartfon jest przypisany do auta, wchodzi się do niego i nagle przepisy dostosowują się do ciebie, do twojego wieku, do twojego wielkości samochodu i na przykład auto, nie wiem, nawet z lepszymi hamulcami ma prawo jechać trochę szybciej, Na przykład ogląda twoje to programy, to się tak myślę, Boże, on w gruncie rzeczy jest poetą, no, w tych wszystkich rozmowach, to jesteś idealista, poeta, romantyk. Jesteś i dlatego to się objawiło w tej twojej propozycji. Jest ona naiwna, rozumiem. Nie jest naiwna. To nie jest sprawa naiwności. To jest propozycja, która jest, ja wiem, poetycka i personalizująca, że dotyczy jednego człowieka. Ale teraz jest to możliwe, ale teraz jest to powoli, może nie dzisiaj, ale na przykład za 10 lat już jest to możliwe, bo kiedyś te samochody nie miały tylu możliwości, a dzisiaj przychodzimy z naszym telefonem i teraz on określa właśnie poprzez, przecież ja już mam teraz ten prawo jazdy w aplikacji mObywatel i nie muszę właściwie nosić prawo jazdy jako osobnego dokumentu. W związku z tym mogłoby być tam wpisane mój wiek, moje możliwości, nie wiem, może raz na 10 lat robi się test danej osoby i jest to łatwe przez policję do szczytania wręcz z mojego telefonu. No ale teraz zobacz, ja mam prawie 80 lat. To jak ten cały twój system by zadziałał, to nie wykurczę bladę. Ja już bym dotykał klamki samochodu, to już by mnie wykluczyło z jechania. Nie, ty byś właśnie jeździł te 50 na godzinę. Albo i nawet 30, rozumiesz? I ja w imieniu 80-latków protestuję. Bo to jest bardzo też zindywidualizowanie, aczkolwiek cenię w tobie to, że szukasz powiązania między technologią a bezpieczeństwem. No widzisz, bardzo ładny samochód rozbity, bo ktoś po prostu nie miał tego twojego rozwiązania możliwe. No. Słuchaj, myślę sobie tak, że generalnie rzecz biorąc to wszystko, co proste, jest lepsze od tego, co skomplikowane. Dlatego ja uważam, że trzeba to prostować, aczkolwiek z głową. No to na koniach powinniśmy jeździć w takim razie. One były prostsze na twój sposób. Oj, poczekaj. Otóż się tak, samochód jest inteligentny o tyle, o ile tego w tej inteligencji wyposażysz w produkcji. Koń natomiast jest inteligentny, nie zależy od wszystkiego. Zły przykład podałem, to wiem. Ale chodzi mi o to, że wiesz, o co mi chodzi, że no jakby nie było to, samochód jest symbolem właśnie tej nowoczesności, skomplikowania i jakby sama jego idea w ogóle od tego się wywodzi, no nie? Wiesz co, może kiedyś tak będzie, że zrobili już taki samochód autonomiczny, że sam jeździ, ale to się chyba nie da, ja w to nie wierzę, jako że automat nie jest w stanie przewidzieć wszystkich możliwych rozwiązań związanych z psychiką człowieka. Bo ludzie mają tak głupie pomysły czasami, że tego automat żaden nie przewidzi i sztuczna inteligencja. Ja myślę, że przewidzi, tylko jest kwestia czasu i badań. No ja troszeczkę sobie czytałem na ten temat i się interesowałem i no, wygląda to, na przykład nawet diagnostyka lekarska będzie doprowadzona do tego, że nie najlepszy lekarz jest w stanie zebrać tam, nie wiem, 5, 10 czy 12 symptomów, natomiast komputer 1500 i nagle się okazuje, że jakaś plamka na lewym palcu nogi czy coś, co
wskazuje na taką i taką chorobę. Dobra, no nie? A nie przyjmij ten twój onomat tego, że akurat w tym czasie, kiedy robisz to badanie, zakochałeś się w pani Zosi, która jest najpiękniejszą kobietą na osiedlu i tego nie będzie wiedział i to będzie rzutowało na twoje zachowanie. Oj, powiem ci tak, najgorsze jest to, że niestety przewidzi to. No, słuchaj, żyjemy nie w czasie. Nie strasz, proszę cię. No, ale to tak jest. No, ale słuchaj, tak jest. No. To wszelkie algorytmy i sztuczna inteligencja już powoli wiedzą takie rzeczy. Wystarczy, że jesteś, że masz smartfona, albo będziesz miał taki zegarek to i będą wiedziały, że zakochałeś się w pani Zosi. To powiem to, co powiedział pan słynny aktor Jan Świderski, kiedy Roman Kłosowski, zaś Romana Kłosowskiego, słynnego, wiesz... ja mam zawsze problem z... no to oczywiście, że tak. 40-latka jakoś się nazywał tam Maliniak. Tak. Jeszcze jak był niedawno chłopakiem, przyszedł na egzamin do szkoły aktorskiej, wiesz, taki, wiesz, brzydki chłopak, taki, co? Jan Świderski, stara klasa aktorska, patrzył na niego i pan przeszedł pierwsze eliminacje, tak, do tej szkoły naszej teatralnej. A on mówi, tak, właśnie, z poleceniem panu profesoru. I pan chce być aktorem, tak? Maliniak, czyli Kłosowski. No tak, oczywiście, że chce być aktorem. Świderski złapał się za głowę i powiedział: pora umierać. I nie miał racji, bo okazało się, że był się z niego genialny aktor. Także widzisz, kolega, taki, wiadomo, jak będzie dobrze. No tak, a druga rzecz jest jeszcze taka, że ktoś tych nie tylko super przystojnych i fajnych ludzi też musi grać, tak? Więc, tak, oczywiście. Więc no, nie mogą być tylko ci świetni amanci, którzy ładnie śpiewają, tańczą i tak dalej. Ale wiesz co? Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale za moich czasów dużo więcej było pięknych aktorek na ekranach i w teatrze niż dzisiaj. Wiesz co, myślę, że może też mnie kina oglądasz, bo ja parę młodych, nie parę, dużo młodych, pięknych dziewczyn byłbym w stanie wymienić, nawet nie z nazwiska, ale albo z roli, albo z... No po prostu widziałem je w kinie, w serialach. Teraz jest poza tym tych aktorów też bardzo, bardzo dużo, dużo więcej niż kiedyś. No bo wiesz, seriale, nie seriale, reklamy powodują to, że oni są potrzebni. Ale wiesz co, po tej przegranej z tobą, tej wymianie zdań na ten temat, to ja muszę chyba powiedzieć tak samo, jak Świderski powiedział. Pora, panie Włodku, umierać. No, wiesz co, że... No, okej, okay, potraktuję to tylko jako wyłącznie żart, bo potem mi powiedzą, że ja tutaj legendę polskiej motoryzacji... Uśmierciłeś swoim argumentem. No, słuchaj, mam do ciebie prośbę. Czy możesz chociaż jeszcze parę lat pożyć, żeby to na moje konto nie poleciało? Przepraszam, to był trochę okrutny żart, ale... Ale pozwoliłem sobie na taki... Rozmawiać, bo jesteś szalenie... błyskotliwym rozmówcą. No słuchaj, same miłe rzeczy dzisiaj, obrosne w piórka. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz, a jak już zamykamy ten temat bezpieczeństwa, a co ty sądzisz o tym, że w Niemczech, w niektórych, tak naprawdę w bardzo mało miejscach, ale jednak w pewnych, nie ma tego ograniczenia prędkości i można sobie naprawdę się przejechać autem? Popatrz, kiedyś było... We wszystkich autostradach tak było, pamiętasz? Potem to ograniczono ze względu na to, że Unia Europejska już zaczyna wymagać tego, żeby było bezpieczniej i żeby zwalniają. Ale teraz pomyśl sobie, zobacz, jaki jest paradoks niesamowity w produkcji samochodów, w całym przemyśle motoryzacyjnym. Masz test jakiegoś samochodu i dziennikarze mówią tak, proszę pan, uwaga, ten się ludzie to wybiera, a my prosto jedziemy. Tam jedziemy może na górkę, wiesz, no tam... Tak. A chociaż tam jest on mi tak pokazuje. Tam jest do kitu. Chyba powinny skręcić, bo tam... No dobra, nie, jedź tu dobrze, tak? On mi pokazuje, żebym tu w lewo skręcił. Dawaj tu w lewo. I słuchaj, i zobacz, produkują samochody różne, Lamborghini, nawet twoja BMW, którą tu jedziemy, ma marce Malo 250, mogłaby jechać. 60. No, ale ma blokadę założoną ze względu i tego. I teraz zobacz, produkuje się samochody jeżdżące z takimi szybkościami, a praktycznie rzecz biorąc, poza Niemcami, nigdzie na świecie szybciej niż 130 i 40 w Polsce nie można jeździć. Tak. Czy to jest
paradoks pewien. Jest. Niemcy próbują teraz się do tego dostosowywać, ale ponieważ wiadomo, że oni produkują naprawdę całą masę szybkich, dynamicznych samochodów, to jak się to obniży, to jest niebezpieczeństwo, że ludzie przyjdą i powiedzą, to po cholerę mi tam te 100-200 na godzinę, nie? Znaczy, że 6 będzie taniej. Rozumiesz? I to jest problem wyważenia między bezpieczeństwem, pewną koncepcją ochrony bezpieczeństwa i pewną koncepcją ochrony biznesu samochodowego. No, no tam stoi samochód. Nie wiem, czy ta kamera pokazuje jakieś Lamborghini czy Ferrari. Nie wiem, bo to jest daleko. No, a możliwe, że to Amerykaniec nawet jakiś jest. No, może Corvetta. No, zaraz Corvetta, zaraz, moim zdaniem. Ja bym obstawiał Corvetta. Corvetta, tak, tak, chyba Corvetta. I teraz pomyśl sobie, no po co taką Corvettę 60 na godzinę? Każdy krawężnik zaliczasz i musisz wymieniać po prostu fartów na dole pod przodem. No, no, jest pewna niedorzeczność. No. Słuchaj, a ja mam taki jeszcze na koniec szybki quiz, takie zapytanie. Już rozmawiałem z jednym rozmówcą moim, ale no, to jest totalnie pytanie do ciebie. Gdybyś miał takie założenie, że masz wybór, możesz wybrać sobie 3 auta, jakiekolwiek chcesz, które mógłbyś mieć naraz, nie do odsprzedaży, nie tylko i wyłącznie do używania i cieszenia się z nimi. To jest też pierwsze założenie, że one mają być dla ciebie do twojej radości. I nieważne, czy one są drogie, czy są tanie, nieważne, czy można je nawet kupić, bo są auta, których wręcz nie da się nabyć. To jakbyś taki garaż na 3 auta skomponował? Właśnie też mnie, przepraszam, bardzo w tym interesuje, że czy byś podzielił, że jedno sportowe, powiedzmy jedno terenowe, jedna limuzyna, a może chciałbyś 3 sportowe, nie wiem. Nie, to jest też ciekawe. Sportowe, nie, poczekaj, my tu jedziemy. Bo nie da się prosto przejechać. A tu więc, można, tak? Tak, tu i w lewo odbijemy. Widzisz, tam, ale też się tu nie jechałem. Tu można w lewo? Nie, tam nie, dalej. Tam dalej. No to dobrze, to mnie podwiedzisz pod radio. Tak. I słuchaj, ja myślę sobie, tak, to trudne zadanie. Z jednej strony, jako człowiek związany z Toyotą, nie chciałbym powiedzieć, że jak coś musi być z Toyotą, to dlatego, że nie wypada, nie. Ale myślę sobie, że wziąłbym sobie to proste auto sportowe. Toyota Supra, które ma niesamowite, to jeśli chodzi o sport. Bo tych wszystkich, wiesz, takich żelazek do prasowania typu Lambo. Dobra, wiesz co, przepraszam, no, zrobimy inne założenie. No. I nie może być to Toyota. Aha. Nie może, nie może być. Ty chcesz Toyotę, wiadomo, że Toyota jest najlepsza, ale nie, ona nie może być. Ty mówisz, ale ja chcę Toyota. Oni mówią, nie, nie możesz. Dobra, to nie ja wolno. Od góry zaczniemy, czyli od eleganckiego, wygodnego, codziennego samochodu takiego. To proszę pana Bentley, proszę ciebie. Który z rodzaju Bentleya, nie GT, bo GT jest dla mnie za sztywny troszeczkę. On taki chce być bardzo usportowiony. Czyli GT nie. To czyli Bentleya. Następnie, jeśli chodzi o terenówkę, to proszę pana, kurczę, mówiliśmy o tym, że się psuje, ale kurczę, ma styl. Czyli najnowszy model Land Rovera, proszę pana, Defendera nowego. Ha! No. Popierasz? Uwielbiam. No ja to, miałem, no, przejechałem, no, się, no, nim ostatnio. No. Mój kolega Michał, pozdrawiam, kupił sobie takie auto. Jest tak przestrzenne w środku, no, że zwariowałem, a jego wygląd jest fenomenalny. Ale w ogóle też on, no, bardzo go chwalił, jego właściwości jezdne. No. Także tak, coś pięknego. Jechałem, jest potwierdzam. A jeśli chodzi o auto sportowe, to zaraz ci powiem. A w ogóle w tej chwili już nie przypada za sportowymi samochodami, ale tu mam dylemat. Zaraz ci powiem. Wiesz co? Nie kupowałbym. A wiem! Wiem, proszę pana. Niestety, kurczę, wiesz co? Wiesz, jakie auto Clarkson uznał za jeden z najlepszych samochodów świata? Nie. Proszę pana, Toyota GT, tą małą taką dwulitrówkę. Okay. I wiesz co, mimo że powiedziałem, że nie Toyota, ale to jest auto genialne, bo tanie, dwulitrowe, rewelacyjnie się spisujące. I poza tym jedno, jeżeli Clarkson, który jest największym krytykiem, najpoważniejszym krytykiem samochodów, Nieangielskich, to proszę ciebie, to trzeba mu to. Ja jeździłem tym samochodem zresztą i bardzo bym chciał go mieć. Nawet myślałem, że sobie kupię, ale kasy zabrakło, bo one teraz troszeczkę podrożały. No dobra, ale na przykład jeszcze, okej, już zgodziłeś się, a dostajesz jeszcze jednego bonusa i inny sportowy wóz. Inny sportowy wóz.
powiem ci tak, chyba jednak Porsche. No właśnie, tak, ja chciałem powiedzieć, tak. Telefon do przyjaciela, tak. Ja odbieram 911. Co ty na to? No, wiesz co, nie wiem, czy byłby to 911, wiesz? Okej. Okay. Ja, wiesz co, ja bym sobie wziął coś takiego pośredniego, pomiędzy sportem, a jednak, wiesz, wiekiem moim. Czyli co, Panamerę po prostu? Czyli Panamerę. Panamerę. Chociaż Panamerę wielu osób krytykuje, ale wiesz co, mnie zostało w głowie, pamiętam, jedna taka, taki fajny obrazek. Pamiętam, wtedy robiłem jeszcze program w Polsacie, wiesz? I pamiętam, stanęła pod Polsatem piękna, złota Panamera. I pytam się, czy ja to, a to żony prezesa. I pytam się, i Bagonia, twój samochód? Ona mówi, no. I powiem ci, jak zjeżdżałem do środka, takie jasne wnętrze, cudowne, powiedziałem, Boże, jak ja musiałem mieć taki samochód. Ale nie będzie mi stać taki samochód, ale pewno Panamerę, albo to, co powiedziałeś, 911 dzwońcie do mnie. Też może być, a to już jest wtedy, wiesz, wyrafinowanie. Okej. Okay. No ale wiesz, to jest no. Ten. Ja też się niedawno właśnie przejechałem takim samochodem. Wiesz co, wstyd mi powiedzieć, nie pamiętam tych wszystkich jego parametrów. Aha. Byłem tak pochłonięty faktem, że prowadzę 911, a miałem przyjemność jeżdżeniem z kolegą takimi samochodami, ale to on prowadził. Bo wiesz co, a to już chyba ci mówiłem, że ten, pokażę ci, w Szczecinie jest taki kumpel, który przerabia w ogóle Porsche i teraz robi swoje własne i on miewał takie klasyki z lat 90. w ogóle. Aha. I on je ten, ze wszystkie części wstawiał oryginalne i je naprawiał tak perfekcyjnie i z nim jeździłem, a ostatnio jeździłem sam dzięki tej współpracy i no fajny samochód, taki, ja bym powiedział dla mnie, że z takich super szybkich aut to jest gdzieś ten stop, gdzie ja już dalej to tak naprawdę nie chcę, bo ja no myślę, że jakbym miałbym jechać Lamborghini, McLarenem, czy ja nie umiem jeździć tymi autami. Nie, będę hałasują, są sztywne, kurczę, blade. Nie chcę, żebym się flaki przewracał, ale wiesz co ci powiem, teraz nagle jak tak sobie rozmawiamy, to nagle sobie uświadomiłem, że ostatnio wpadło mi w oko auto, które jest takim symbolem troszkę łapania historii, żeby nie uciekła. Wiesz jakie? Daihatsu Trevis. Wejdź okay. sobie dzisiaj obejrzyj, jak sobie, bo nie wiem, czy pamiętasz. Nie. To jest małe autko z silnikiem zresztą Toyoty, bo to jest współpraca bliska z Toyotą, przypominające pierwsze japońskie samochody tuż po wojnie. Taka bułeczka śmieszna, która się nie psuje, jak mówią, bo to jest dobra, solidna japońska produkcja. I tak sobie myślałem, kurka, bo na 1000 centymetrów pojemności, a po cholerę mi więcej na mieście. Jeszcze, o, jeszcze jest jedno auto fajne, które lubię, to jest Smart. Na miasto, ten no nowy okay. Smart. To wszędzie wchodzi, proszę ciebie, i jest mi dobrze wtedy. No tak, no tak. Wie pan co, jeszcze ci powiem, bardzo mi dużą frajdę zrobiłeś tą rozmową, bo jesteś pierwszym gościem, z którymi siadam i rozmawiamy sobie na tak totalnym luzie o pasjach samochodowych, bo zazwyczaj to wszyscy jakoś tak się ukierunkowują tam na coś. A my tu, proszę pana, i wiesz co, Boże, tu się zatrzymasz, bo już tam nie zdążę z tobą pojechać. Albo jedź, może zdążę. Słuchaj, nie, jest, powinno być, powinniśmy dojechać. I tam chyba nie ma zamkniętej drogi, bo... Tu masz dookoła, musisz wszystko objechać. Tak, ale tamtędy, a nie tędy, bo no. Tu jest zamknięte. Ja wczoraj byłem i to jest zamknięte. No to tak, powinniśmy zdążyć, pokazuje 15:00, więc... Dobra, to damy radę jakoś jeszcze. Mam nadzieję, a że... A samochód pójdę później. Także powinniśmy tu zdążyć. No słuchaj, bardzo mi miło, fajnie, jakby no ja staram się trzymać tutaj konwencję rozmowy, a nie wywiadu, więc no może... Tak, ale to fajnie jest, dlatego że wtedy staje się to partnerska rozmowa, wiesz? No, ja uważam, że to jest taki luz, który daje swobodę oglądania, wiesz? Wiesz co, jest bardzo dużo tematów, które myśmy nie poruszyli. Ja chciałem nawet wyskoczyć w ogóle z tematów. Tak, ja chciałem się i też zapytać o na przykład kobiety w twoim życiu. Mi się wydaje, że ty masz powodzenie. To trudno to określić, czy mam, czy nie mam. Jedno jest pewne. Ostatnio mój psychoterapeuta po śmierci mojej żony mi powiedział, że ty nie możesz mieszkać sam.
bo w twoim życiu kobieta jest ogromnie ważnym fragmentem twojego życia, wiesz, i to jest też temat. To jest też temat fajny, wiesz, ja na przykład teraz mieszkam sam, trudno mi jest być i nie dlatego, że seksem to związane jest, wiesz, ale to jest związane z partnerstwem domu. Moja żona, która umarła niedawno, zawsze mi mówiła tak, Wodek, to jest przedsiębiorstwo, które razem zakładamy. To na takiej samej zasadzie, które obowiązują pewne podobne te zasady dotyczące także ewentualnie trwonienia pieniędzy albo czegoś tam i tak dalej, albo umiejętności życia skromnego. To jest fajny temat też. No ale też jakby swego rodzaju przyjaciela, który może podobać tak się fizycznie. Oczywiście, no to jest na początek to zawsze, wiesz. Zazwyczaj ja ci powiem, na przykład są takie osoby dzisiaj, już mogę to powiedzieć, bo jestem wdowcem, jest taka osoba, którą ogromnym uczuciem obdarzam, naprawdę, którą kiedyś poznałem, jak byłem wykładowcą w Wyższej Szkole Dziennikarstwa, to ona tam przychodziła ze swoim tatą, który tata się nazywał, był filozofem, nazywał się Kasia i to jest teraz Kasia ze Szkoła Kontaktowego. Jest bardzo ładną kobietą, ale przy tym wszystkim jest niewiarygodnie mądrym człowiekiem. I powiem ci, połączenie takich rzeczy, to jest niebezpieczne, ale to tak strasznie kusi, żeby móc obcować z takim człowiekiem na co dzień, wiesz? Bo możesz się dużo dowiedzieć, możesz przeżyć uniesienia intelektualne, a także estetyczne, bo jest bardzo ładną kobietą. To moim zdaniem jest bardzo ciekawa forma odnalezienia siebie. Czekaj, teraz zadzwonimy właśnie do Krzysia Ledziona, którego znasz, który właśnie dzwoni. No. Jeszcze nie zatrzymamy się przy mojej małcie, tylko podjedziemy pod radio, bo już muszę wypadać, bo nie, ma, antenę mamy za 4 minuty. No dobra, Krzysiek, potem. Słuchaj, to będziemy w takim razie kończyć. Dojeżdżamy już do tego, do miejsca. Tak. Proszę Państwa, dzisiaj u mnie był specjalny gość. Człowiek, z którego obserwowałem, będąc dzieckiem, a teraz sobie jadę i rozmawiam i jeszcze jesteśmy na ty, co, za co bardzo dziękuję w ogóle za taką zgodę. Tutaj ja skręcam. Samochodziarz, esteta. Myślę, że tych przymiotników znalazłoby się znacznie więcej, natomiast no, myśmy dzisiaj tylko znali tematów, no ale no, jakby człowieczeństwo jest tak szerokim pojęciem, że moglibyśmy rozmawiać na pewno o bardzo wielu rzeczach, ale ciężko było nie zacząć od tego tematu, z którego najbardziej zna ciebie Polska. Wiesz co, jest teraz taki bardzo modny ruch dziennikarski, że tak wyrazem, to jak to się nazywa, że jak się dwóch ludzi, tak wojewódzki z tym, z Kędzierskim gada, no jak to się nazywa? Nie wiem, poczekaj, wymiana zdań, nie. To ma swoją taką jakąś nazwę. W związku z tym myślę sobie tak, wiesz co, ty jesteś ciekawy gość, bo ty takie męskie dziennikarstwo reprezentujesz, które naprawdę aż się kusi, żeby się wyjść poza motoryzację. Aż się po prostu... Ja często tak właśnie rozmawiam z moimi rozmówcami, czasami o rzeczach w ogóle zupełnie innych niż z których są zdanie. Ale dzisiaj chciałem porozmawiać o tym. Dziękuję bardzo za rozmowę. Piątka, dzięki ci bardzo. A przy okazji dziś wieczorem zanurzę się w paprykarz twojej produkcji. Wielkie dzięki. Dziękuję. Winiego.com możecie sobie sprawdzić mój paprykarz. Essa.